Stałym miejscem spotkania w ramach turnieju jednego wiersza jest pub Szafa Gra. Jak widać, turniej cieszy się niesłabnącym powodzeniem, a swoje początki miał w latach 90. Turnieje zostały zapoczątkowane przez Waldemara Gańskiego w 1996 roku, w Ośrodku Promocji Kultury Gaudemater. Od ponad 10 lat prowadzę turnieje poza ośrodkiem. Ponad 10 lat temu postanowiliśmy odświeżyć nieco formułę i w takich ciut bardziej sprzyjających warunkach klubowych odbywa się turniej. I tak w każdy ostatni czwartek miesiąca poeci, amatorzy spotykają się, by przeczytać swoje wiersze i posłuchać wierszy innych. Jak dostać się na taki turniej? Formuła jest prosta. Wystarczy przyjść, przeczytać swój tekst autorski, niepublikowany. Tematyka tekstów prezentowanych jest dowolna. No i można wygrać nagrody pieniężne ufundowane przez Ośrodek Promocji Kultury Gaudemater i przez sponsorów. Turniej zgromadził już swoje stałe grono miłośników, ale bardzo często pojawiają się debiutanci. I organizatorzy zapraszają wszystkich do wzięcia udziału w turnieju jednego wiersza. Każdy ostatni czwartek miesiąca o 20:00, wstęp wolny, Szafa Gra, Aleja 37. W listopadzie wyjątkowo będziemy mieli tydzień wcześniej imprezę, ponieważ będzie ona w ramach festiwalu Poezja jest najważniejsza. Czyli 23 listopada. I inni uważają to za palący problem.